Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich najbardziej wytrwałych uczestników tego trzeciego kongresu Forum Postępu. Teraz odbędziemy ostatni panel pod bardzo skomplikowanym w swojej prostocie tytule Lewica przed wyborami samorządowymi, co ma do zaoferowania. W moim nieskromnym mniemaniu samorząd jest tak naprawdę najważniejszym problemem, czy funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a dokładnie wybory samorządowe są największym problemem lewicy w tym roku, ponieważ bez dobrego wyniku lewicy, szczególnie do sejmików wojewódzkich, wydaje mi się, że marzenia o dobrym wyniku w wyborach parlamentarnych mogą okazać się mrzonką. Czyli te wybory samorządowe w moim przekonaniu będą być albo nie być lewicy w Polsce, przynajmniej na pewien czas. Jest to dla naszych środowisk pewien problem, ponieważ my na lewicy zawsze mieliśmy problem z postrzeganiem samorządu i odpowiednim w nim funkcjonowaniem. Więc chciałem z naszymi panelistami dzisiaj o tym podyskutować. Oczywiście pod jednym wszakże warunkiem spróbujemy udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule panelu, pod warunkiem, że będziemy mieli jeszcze jakieś uczciwe wybory. To trzeba zawsze wzorem Katona Starszego przypominać. Delende est Kartago, przypomniałem sobie. Kartagina powinna być zniszczona. Tak, tak. Proszę? Co, doktorze? Tak, tak, inaczej bym sobie nie przypomniał. Dobrze, więc przedstawię naszych panelistów w kolejności alfabetycznej. Marcin Bazylak, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Siadaj, Marcin, siadaj, siadaj. Ewa Caus, zastępca burmistrza Wadowic. Powiem tak, związana z ruchem progresywnych samorządowców. I teraz się wyjaśni to jeden pusty fotel. Nie oczekujemy na zbłąkanego wędrowca z jakiejś partii lewicowej. Tą trzecią osobą będzie Paulina Piechna-Więckiewicz, radna miasta stołecznego Warszawy z Inicjatywy Polskiej. Paulina jest w drodze. Jak się łatwo domyślić, Paulina jest z Warszawy, więc jest w drodze z telewizji. To taka normalna sprawa. Tak jest. Nie, była już przecież. Była i zapowiedziała, że się spóźni. Zanim zadam pierwsze pytanie, chciałem wyjaśnić, dlaczego mamy taki skład panelistów, a nie inny. Tak, parytet, chciałem powiedzieć, parytet męski zgodnie z żądaniami prezydenta Biedronia został uzupełniony. Otóż wybrałem swoich panelistów dlatego, że chciałem, żeby to byli praktycy. Oni wszyscy, cała trójka ma oczywiście afiliacje polityczne, od których nikt nie będzie uciekał. One się tak naprawdę też przenikają mocno, ale to są ludzie, którzy na co dzień borykają się z problemami samorządowymi. Od roboty. Ja z góry przeproszę wszystkich tych, którym już tą definicję samorządu kilkakrotnie opowiadałem, ale moim zdaniem pasuje tutaj znakomicie jedna rzecz, która udała się Andrzejowi Olechowskiemu. Mało kto wie, że Andrzej Olechowski był swego czasu przez 4 lata przewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Wilanów i wtedy powiedział, że różnica między uczestnictwem w rządzie a w samorządzie jest mianowicie taka, że rząd jest jak prowadzenie wojny termojądrowej. Gdzieś tam siedzi w dalekim bunkrze jakiś generał, przyciska przyciski, coś mu na ekranie komputera wygląda albo nie. A samorząd jest jak okop. I nigdy nie wiesz, kiedy ci wrzucą granat. Jak okop. I nigdy nie wiesz, kiedy ci wrzucą granat do tego okopu, kiedy to się stanie i jaki będzie tego efekt. Także to jest... Jeżeli ktoś chciałby zajmować się na poważnie wielką polityką, to polecam samorząd, bo to jest bardzo dobra szkoła. Dlatego wybrałem
tą trójkę panelistów. Jedna uwaga techniczna. Spróbujemy zrobić to w ten sposób, że najpierw pół godziny porozmawiam z moją trójką. Jak Paulina zdąży, to będzie odpowiadała trzecia na pytanie. Potem zrobimy pół godziny, 40 minut dla was. Wypowiedzi, jeżeli będzie, ktoś będzie chciał zadać pytanie, to także pytania. I na końcu skończymy w ten sposób, że paneliści będą mogli podsumować, ewentualnie odpowiedzieć na pytania, jeśli będą do nich te pytania. I podsumują naszą dzisiejszą rozmowę. No dobrze, więc zanim zadam pytanie, to zbliżone do tego, które jest w tytule panelu, porozmawiajmy o samych tegorocznych wyborach samorządowych. One niewątpliwie, w przeciwieństwie do lat poprzednich, będą się odbywały pod bardzo silną presją polityczną. Zawdzięczamy to aktualnie rządzącej formacji politycznej. One będą, no, trzeba przyjąć do wiadomości, że będą trochę odsamorządowione. Będą bardziej polityczne. Chciałem się zapytać swoich rozmówców, czy jako samorządowcy, tacy, o których mówiłem, którzy siedzą w tym okopie i czekają na te granaty, jak sobie z tą lokalną polityką i z tą presją polityczną poradzicie? W kolejności alfabetycznej, na dzień dobry, Marcin, proszę. Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenia. Natomiast to jest bardzo trudne pytanie. I nie dlatego, właśnie dlatego to, o czym powiedziałeś, że my nie wiemy, jak te wybory będą wyglądać, nawet technicznie. Bo nie wiadomo, czy uda się je przeprowadzić w sposób prawidłowy, bo chyba sami twórcy ustawy i regulacji prawnych też nie mają takiej pewności, czy te wybory w ogóle będą ważne. Jest takie zamieszanie, taki chaos, ale tu nie chciałbym wchodzić w technikalia, że włożono wszystkie teorie spiskowe, jakie mogą być nie wiem, na bazie ludzi, którzy twierdzą, że wszystkie wybory do tej pory zostały sfałszowane albo są nieprawdziwe. Próbowano je włożyć w zapisy ustawy, którą przyjęto i wrzucono jako taką bombę z opóźnionym zapłonem do samorządów. I pierwsza, no, wybory mogą być niespodzianką na różnych płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest same techniczne przeprowadzenie głosowania, liczenia głosów i tak dalej, i tak dalej. Co do drugiej kwestii, o której mówiłeś, presja. Presja zawsze jest przy wyborach. Przy tych będzie, no nie chcę powiedzieć, że szczególna, ale odczuwamy jako samorządowcy taki nacisk i większą ingerencję niż do tej pory była rządową, dlatego że jest mnóstwo sporów kompetencyjnych, jest mnóstwo ingerencji wojewodów w uchwały, w ogóle w samorządność, tak? Chociażby kwestia i dekomunizacji przestrzeni i ingerowania w tym, czym ma się zajmować wspólnota samorządowa, a czym nie, no jest niepokojące. Jest to bardzo niepokojące zjawisko i no nie chcemy się poczuwać do takiej roli jako samorządowcy, bo ja mówię też, rozmawiając z dużą liczbą osób, no, koleżanek, kolegów w samorządzie, jako ostatniego bastionu gdzieś demokracji, ale chyba tak jest, że jeszcze gdzieś tam walczymy, jeszcze staramy się tych wspólnot lokalnych bronić, ich tożsamość, bronić tego prawa miejscowego przed próbą centralizacji i narzucania jakiegoś prawa przez poszczególne ministerstwa czy poszczególne organy państwa. Jest to trudne wyzwanie, ale podchodzimy do tego tak jak do wszystkich wyborów. Po prostu trzeba robić swoje. To jest zawsze taka maksyma, którą Zbigniew Podraza, który jest moim szefem od kilkunastu lat, powtarza. Trzeba być przygotowanym na wszystko, podejść z pokorą do wyników wyborów. Natomiast tak jak to sam wspomniałeś, w tym okopie się, może to nie taki okop, no, wyjść z tych okopów i po prostu walczyć z otwartą przyłbicą, spory na argumenty prowadzić, mimo tego, że kultura polityczna mocno podupadła i to, co się teraz dzieje, i ta szermierka słowna, dyskusje bez argumentów, pomówienia, no to jest przykry czas. Ja nie lubię czasów kampanii wyborczej, nie dlatego, że byłaby to jakaś nagle jakaś praca, tylko że wtedy często zaprzestaje się... To już przerwę na chwilę, tak? Powitajmy uroczyście Paulinę.
zaprzestaje się, porzuca się tą codzienną pracę taką dla społeczności lokalnej na to, żeby pracować no, z oponentami politycznymi. Ale no cóż, powinniśmy być silni, przygotowani do tego. My tak się staramy w naszym mieście i też staramy się aktywizować, pobudzać, motywować też innych samorządowców do tego, żeby tą walkę, bitwę stoczyli, ale toczyli ją na argumenty. Ja podchodzę zawsze optymistycznie do takich wyzwań. Wybory są wyzwaniem i wierzę w to, i wierzę w społeczność lokalną. Wierzę po prostu w ludzi, którzy no, oceniają i własnymi oczami oceniają i później głosami oceniają to, co się dzieje w danym mieście, tak? Marcin, ja sobie w planie napisałem, że każdy dostanie pytanie dodatkowe. Musisz zadać. Tak jest, plan muszę wykonać. Ty jesteś ze specyficznego miejsca, bo Marcin jest z Dąbrowy Górniczej, czyli z Czerwonego Zagłębia. No, trzeba pamiętać o tym, że wbrew pozorom podziały historyczne nadal w Polsce funkcjonują, to Zagłębie jest nieprzypadkowo czerwone. Jesteś szefem miejscowego SLD. Powiedz mi, czy odczuwasz rzeczywistą różnicę pomiędzy problemami społeczności lokalnej w twoim mieście? A jak no, spotykamy się bardzo często w tym dosyć hermetycznym gronie samorządowym w Polsce, czy na przykład jak pojedziesz do Legnicy, Przemyśla czy Rzeszowa, to wygląda to inaczej. Czy ta percepcja wynikająca z tego, że ty jesteś z Czerwonego Zagłębia, jest trochę inna? No poruszałeś ważny temat, który wydaje mi się po części znasz odpowiedź, bo sam działasz w Związku Miast Polskich. Oczywiście w samorządach zderzamy się praktycznie z tymi samymi problemami i często bywa tak, że znajdujemy podobne rozwiązania, czy szukamy podobnych rozwiązań. Jednak mimo wszystko, że jesteśmy tak podobni w sensie myślenia czy filozofii, to są różnice. I muszę wam powiedzieć, że jak powiedziałeś, jaka będzie teza dzisiejszej dyskusji Lewica, wybory samorządowe, to ja się zastanawiałem, czy jesteśmy do tego przygotowani jako Lewica. Wziąłem sobie taki dokument Krajowa Polityka Miejska, opracowany w 2015 roku przez rząd. On jest do 2023. I zadałem sobie pytanie, ile jest wartości lewicowych w tym dokumencie? Bardzo dużo. To jest mnóstwo. Tak naprawdę polityki miejskie, działania w miastach, czy w ogóle kierunki, jakie są wyznaczane w Unii Europejskiej, są mocno lewicowe. I tak naprawdę my powinniśmy tylko, nie wiem, skoncentrować siły, żeby to wykorzystać. Potencjał wygrania wyborów samorządowych, jeżeli byłaby uczciwa walka, jest ogromny. Dlatego, że 60% mieszkańców żyje w miastach, wchodzi na świadomość już takiego bytu miejskiego, czyli takiej dążenia do jakości życia, upodmiotowienia obywateli, zadbania o słabszych, mobilność miejska, świadomość ekologiczna. To są wszystko aspekty, które są poruszane w politykach miejskich i w krajowej polityce miejskiej, która jest oficjalnym dokumentem rządowym. A niestety jako Lewica jesteśmy mniejszością. Czyli tu coś nie gra, tak? Że nie wykorzystujemy tej narracji, która za publiczne pieniądze została tak jakby wyznaczony kierunek działań, a my nie pokazujemy tego do końca jako wartość lewicową dodaną i że to właśnie, że to jest Lewica, tak? Znaczy, zainspirowałeś mnie, nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na twoje pytanie, natomiast po prostu chciałem od razu przejść do... Znaczy, chciałem powiedzieć, że demokracja polega na tym, że nie zawsze trzeba odpowiadać na pytania. Zgadza się. Dobrze, ale wracamy do pytania pierwszego, teraz w kolejności Ewa Caus. Ja może spróbuję jednak odpowiedzieć na pytanie. Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi tu być dzisiaj z Państwem. Bardzo mi się spodobała ta analogia z okopami. Ja zwykłam mawiać, że jesteśmy na poligonie w Wadowicach. Jak Państwo macie za dużo czasu, lubicie pracować po 16 godzin, nie mieć za to nagród żadnych, to zapraszam do samorządu. To jest takie miejsce, gdzie jest się blisko ludzi, styka się z milionem różnych problemów. Pewnie część z Państwa to wie, bo widzę, że na sali jest dużo osób doświadczonych.
I takie miejsce, w którym trzeba się zmagać z różnymi przeciwnościami w tej swojej działalności. I nie należy liczyć na wdzięczność, tak bym jeszcze powiedziała. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Opresji politycznej. Tak, tak. I my w tym roku nastawiamy się na ciężką walkę. Małopolska to jest Zagłębie, nie czerwone, tylko Zagłębie trochę PiSu. I my tę naszą alternatywę pisowską mamy w Wadowicach. Co ciekawe, ona buduje, ta opozycja do nas, całą swoją kampanię tylko przeciwko działaniach naszych. To znaczy reagują na to, co my robimy. Jest jakaś akcja z naszej strony, oni to krytykują. Ja na poprzednich warsztatach teraz opowiadałam o temacie smogu, który wydawałby się jest już przepracowany w Polsce i wiemy wszyscy, że musimy walczyć o dobre powietrze. A okazuje się, że PiS w Wadowicach potrafi mówić nie burmistrzu, znajdź inny sposób na smog niż wymianę pieców z węglowych, bo my tutaj mamy węgiel jako nasze złoto i chcemy mieć węgiel. Poszukaj czegoś innego. Ciekawe. Tak też się da. Natomiast presja polityczna jest niewątpliwa. My jesteśmy młodym samorządem z panem burmistrzem Mateuszem Klinowskim. Działamy od 3 lat, więc ja tak dzisiaj z pokorą opowiadam o doświadczeniach, bo to są dopiero doświadczenia pierwszej kadencji. Natomiast przez te ostatnie 3,5 roku w zasadzie cały czas prowadziliśmy kampanię wyborczą, bo każde nasze działanie wiązało się z kontratakiem, więc mamy już trochę grubą skórę, tak myślę, po tych 3,5 roku i może przez to nam będzie trochę łatwiej. Natomiast chcemy przez ten czas pokazać to, co robiliśmy i nasz pomysł na tę kampanię jest taką, trochę kontra PiS, bo PiS jest bardzo monolityczny i próbuje trafiać w sposób populistyczny do konkretnego środowiska, a my postanowiliśmy spróbować środowiska jednoczyć. To znaczy nie patrzeć na tożsamości polityczne, tylko szukać lokalnych liderów, jednoczyć różne organizacje, którym chce się coś robić, które chcą działać i pokazujemy, dajemy wam przestrzeń do działania, dajemy wam przestrzeń do tego, żebyście mogli robić to, czego do tej pory w Wadowicach w ogóle nie mogliście robić, bo nie mieliście do tego zwyczajnie przestrzeni i staramy się z ludźmi rozmawiać niezależnie od tożsamości, czyli próbujemy pokazać, że samorząd, w którym rozmawiamy ze wszystkim jest możliwy, a nie tylko taki, że mamy jeden target, tak, i tylko on nas interesuje. Ewa, to w takim razie jedno pytanie dodatkowe, bo wy jesteście ciekawym miejscem. A bardzo. Ja uważam, ale nie z powodu tych zaszłości, ale jesteście ciekawym miejscem dlatego, że ja sądzę, że twój szef Mateusz jest najbardziej radykalnym ojcem miasta w Polsce. Nawet wydaje mi się bez obrazy, ale bardziej radykalnym od Roberta Biedronia. Więc weszliście z radykalnymi pomysłami do ratusza. I teraz jakbyś mogła, Ewa, w krótkich słowach nam powiedzieć, jak zderzenie z rzeczywistością wam wyszło? Bardzo chętnie. My z Mateuszem Klinowskim jesteśmy prawnikami oboje. Przyszliśmy do samorządu zupełnie z zewnątrz, zupełnie spoza tego środowiska. Ja doznałam szoku totalnego, że tak mogą działać instytucje w naszym kraju, jak działa samorząd, ale już mi to trochę minęło. Natomiast zderzenie z rzeczywistością było brutalne w tym sensie, że myśmy mieli konkretne idee, z jakimi przyszliśmy. Myśmy przyszli nie po to, żeby przejąć władzę, tylko po to, żeby coś zdziałać dla Wadowic. Ja wspieram w tym Mateusza Klinowskiego, to są jego idee, jakby to on chciał zrobić coś dobrego dla tego miasta, bo to jest miasto, w którym przez 20 lat rządziła burmistrz, która jest teraz posłanką PiSu. No i no trochę szkoda było tych Wadowic po prostu przez te lata. Mateusz postanowił coś z tym zrobić i zrobił, wygrał wybory. I myśmy mieli konkretne idee, pomysł na miasto, co chcemy zrobić, zarówno pod względem transportu, pod względem podejścia do mieszkańców, partycypacji, tego, co chcemy razem, jak chcemy budować społeczeństwo obywatelskie w naszym mieście. Dla nas bardzo ważna była też edukacja. To jest temat, którym ja się zajmuję i który został bardzo mocno zaniedbany w Wadowicach. Od lat nikt nie stawia już na jakość edukacji i to jest bardzo przykre. Wydaje mi się, że dużo w tych tematach udało nam się zrobić, ale pod względem pytania, które zadałeś,
to zupełnie nie jest łatwe, bo my postanowiliśmy twardo niektóre tematy przeprowadzić, bo uważamy, że są dobre dla miasta. Robimy to z mieszkańcami, ale jest ogromny opór. To znaczy opór na zmianę jest bardzo duży i widać, że dopóki mieszkańcy i mieszkanki nie zobaczą realnych dla siebie korzyści, to mówią nie. To pierwsza reakcja jest nie. I to, co też dla nas było zaskoczeniem, to jak dużo czasu nam zajmują niektóre rzeczy. Nam się wydawało, że my przez te cztery lata, tyle czasu, już się nam uda tyle zrobić. Nie udało się. Mnóstwo rzeczy. Nie zdawałam sobie sprawy, mimo tego, że jestem prawniczką i no, mam do czynienia z ogromną ilością papierów, z sądami i z administracją publiczną, to nie miałam świadomości tego, ile trwa proces inwestycyjny w tym kraju. Przeprowadzenie od momentu zaprojektowania jakiejś przestrzeni publicznej do momentu realizacji oddania tego mieszkańcom, to jest w Polsce bardzo długi proces. My też niestety borykamy się z tym, że nasze starostwo jest pisowskie i dla zasady jest nam odmawiane dużo rzeczy, walczymy przed sądami, na szczęście jesteśmy w tym dobrzy, więc wygrywamy sprawy, ale to wszystko nam przedłuża. To sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrealizować w takim czasie, jak sobie założyliśmy, tych projektów. No i zobaczymy tak naprawdę w wyborach, co te nasze polityki, jak zadziałają. Ja nie umiem na tę chwilę powiedzieć, czy ten radykalizm się sprawdzi. Powiedzą to wyborcy, miejmy nadzieję, w październiku. Okej, dziękuję. No i mamy ostatnią uczestniczkę naszego panelu, która dojechała. Paulina, co prawda nie była na początku, ale przypadkiem zna pierwsze pytanie, więc przypomnę, presja polityczna przed wyborami tegorocznymi. To jest pytanie z tytułu... Działa w ogóle? Działa. Okay. To jest pytanie z tych trudnych, jeżeli chodzi o Warszawę. Dlatego, że siłą rzeczy Warszawa jako stolica Polski musi stać się areną nawet w wyborach samorządowych starcia, łaskawie nazwijmy to, tytanów i tytanek polityki krajowej. Tak po prostu jest i na tym stolica, wszyscy pozostali uważają, że zyskuje, pewnie są argumenty za, ale w kampanii samorządowej pewnie traci, to znaczy mniej jest kampanii rzeczywiście zazwyczaj takiej merytorycznej, skupionej na bardzo, bardzo konkretnych sprawach. Pamiętajmy też, że Warszawa to jest miasto, które ma budżet wielkości niektórych państw, 18 dzielnic, więc siłą rzeczy ta kampania merytoryczna jest też bardzo rozdrobniona. Te 18 dzielnic bardzo różni się między sobą. Ja już się do tego przyzwyczaiłam, że tak jest, że polityka krajowa musi wpływać na to, jak wyglądają wybory w stolicy. Zwłaszcza, że teraz po komisji weryfikacyjnej i być może kandydatem na prezydenta ze strony Zjednoczonej Prawicy będzie pan Patryk Jaki. Ta kampania będzie bardzo skupiona na sprawach związanych z reprywatyzacją, z kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz, każda zostanie też sprowadzona do tego, bez względu na mój opozycyjny, ja jestem w opozycji, stosunek do pani prezydent, zostanie skupione, skupimy się, a właściwie Zjednoczona Prawica skupi się na tym, żeby zająć się tylko i wyłącznie reprywatyzacją. A to jest poziom krajowej polityki, bo tutaj trzeba ustawy, dużej ustawy reprywatyzacyjnej. No i jest kwestia tego, że Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna startują w koalicji obywatelskiej. Chcą rozszerzyć tą koalicję na inne podmioty, chcą zjednoczonej opozycji. Więc może tak się stać, że w ogóle to będzie głównie pojedynek między Zjednoczoną Prawicą a Zjednoczoną Opozycją. Na czym moim zdaniem Warszawa straci. To znaczy, bez względu na to, jaki, już nie chcę tutaj zdradzać kuchni i trochę mojej depresji z tym związanej, jak wygląda stan negocjacji oraz start lewicowych partii oraz ruchów miejskich. Może tak się stać, że w wyniku tej walki, wielkiej krajowej walki, nie wejdą
do Rady Miasta na przykład, osoby, które byłyby bardzo cenne i które, których doświadczenia, działalność w ruchach miejskich, działalność obywatelska, aktywistyczna wniosłaby świeżość do Rady Miasta, w której tak naprawdę mamy 33 radnych z Platformy Obywatelskiej, 24 osoby z Prawa i Sprawiedliwości i trójkę radnych niezależnych. I to jestem ja, to jest Piotr Guzioł i to jest Waldemar Marszałek z SLD. Trzy osoby nie mogą stworzyć nawet klubu, co dopiero wnosić projekty samodzielnie, w związku z tym nie mogą wnosić projektów uchwał. Ja już mam ksywę na przykład w walce, jeśli chodzi o plany, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ostatnia Mohikanka, co świadczy jakby o tym, jak to po prostu wygląda. I ja w tej chwili myślę, że po prostu stanie się tak, że tych osób w ogóle już nie będzie. To znaczy w Radzie Miasta może wydarzyć się sytuacja, w której z punktu widzenia lewicy, osoby o poglądach lewicowych będą po prostu konserwatyści i liberałowie. Co przełoży się również na potem, może przełożyć się na to, co będzie działo się nie tylko w Warszawie, ale też w polityce krajowej. Być może w radach dzielnic będzie inaczej. Ja mam nadzieję, że mój kolega również z inicjatywy Grzegorz Pietruczuk razem z Razem dla Bielan, takim bielańskim ruchem miejskim, rzeczywiście na dzielnicy będzie w stanie coś wydrzeć. Ale jeżeli chodzi o Radę Miasta, a to jest dosyć istotne, może być po prostu wielki problem. I ruchy miejskie oraz lewica mogą stać się ofiarą właśnie wielkiej krajowej polityki, bo to jest trochę tak, że i tak jak rozmawiam z wyborcami, swoimi wyborcami, wyborczyniami, to też są podzieleni. To znaczy jedni mówią, startuj ze zjednoczoną opozycją, trzeba zatrzymać PiS w Warszawie i to jest jedyny i główny cel. Mamy obywateli RP, którzy chcą praw wyborów, uważają, że wybory samorządowe też należy sprowadzić tylko do walki z Prawem i Sprawiedliwością, ale mamy też takich, którzy mówią, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska. Chcemy mieć rzeczywiście alternatywę w wyborach. Chcemy, żeby osoby niezależne od PiS-u i niezależne od Platformy oraz Nowoczesnej weszły do tej Rady Miasta, być może nawet współrządziły w ramach jakiejś koalicji obywatelskiej, ale chcemy, żeby były osobnym bytem, żeby mogły to nieść, tą lewicową wrażliwość, progresywną wrażliwość i stawać w jej obronie na forum Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Więc to jest... Mogłabym tak długo i to jest bardzo wiele pytań, które są naprawdę trudne, bo ja należę do demokratycznej opozycji, jestem na wszystkich protestach, Inicjatywa Polska uczestniczyła w obronie sądów, w ruchu skupionym wokół Ratujmy Kobiety. Staramy się być wszędzie, tak jak dzisiaj, również wspierając nauczycieli i nauczycielki. Więc część wymaga od nas tego, żebyśmy byli w wielkiej zjednoczonej opozycji. I ja mam z tym problem. Ja ostatnią kadencję spędziłam na tym, że byłam w opozycji. Platforma Obywatelska nie przyjęła ani jednej mojej poprawki, nawet jeżeli w kuluarach mówili, że jest ona merytorycznie dobra. Afera reprywatyzacyjna i to, co robi pełnomocnicy miasta robią na komisjach weryfikacyjnych, ja nie wdaję się w tej chwili w dyskusję, jako również prawniczka z wykształcenia, jakie podstawy prawne są funkcjonowania tej komisji, ale to, w jaki sposób pełnomocnicy miasta miasto reprezentują, to jest po prostu wstyd i patrzy na to cała Polska. Widzi żywych ludzi, którzy zeznają przed komisją i nie są już jakimiś tam tysiącami z kamienic, o których nikt nie chciał wiedzieć i albo po prostu nie widział, nie mógł ich dotknąć. Oni ich widzą teraz, widzą, słuchają tych indywidualnych historii. I ja jako radna mam ten problem, że chyba byłam jedyną w trakcie dużej dyskusji 2 lata temu o reprywatyzacji. Powiedziałam, podczas gdy reszta przekrzykiwała się, czyja to jest wina. Nawet Aleksander Kwaśniewski, pan prezydent, dostał. Ja już powiedziałam, że jakby nie było lewicy, to już nie wiem, co byście zrobili i kogo mogli obarczać odpowiedzialności. Byłam jedyną, która wyszła i powiedziała, wszyscy jesteśmy winni. Ale tej refleksji nie ma do tej pory.
ani po stronie Platformy Obywatelskiej, ani po stronie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Być może nie wiecie, ale kamienica na Nowakowskiego została zwrócona rodzinie pani prezydent przez urzędników pana prezydenta Kaczyńskiego akurat. No, dobrze, Paulina. A ja bym wrócił do tego, co powiedziałaś na początku w pytaniu dodatkowym. A powiedziałaś o zniekształceniu politycznym warszawskiego samorządu. Faktycznie tak jest. Ja jestem przekonany, że w przeciwieństwie do innych miast, dużych miast polskich, w Warszawie nie ma takiej możliwości, żeby wygrał kandydat, który nie będzie na prezydenta. Kandydat na prezydenta, który nie będzie partyjny. To powiedzmy sobie tak wprost. Aczkolwiek też weźmy pod uwagę to, że czasami zwycięstwo kandydatów z tak zwanych samorządowych w dużych miastach jest pozorne, ponieważ oni są politycznie związani. To mówi się tak ładnie, że prezydent miasta jest związany z, ale nie jest bezpośrednio partyjny. No i teraz jest pytanie, czy ty, Paulina, uważasz, że to w Warszawie może się zmienić, czy raczej należy to traktować jako wartość dodaną i dostosować się do rzeczywistości? Ja na początku kontrowersyjnie powiem, mimo tego, że współpracuję z ruchami miejskimi, bo trochę też jest o to pytanie, ja nie uważam, że samorządy mają istnieć bez partii politycznych. Nie jestem hipokrytką i nie mam zamiaru ewoluować w tą stronę sama również, jako również radna, która była przedstawicielką partii politycznej. Zgadzam się z wieloma tezami miastopoglądu, ale z tą jedną się nie zgadzam. To znaczy zawsze chodzi o ludzi. I wszystko jedno, czy to będą ludzie z ruchów miejskich, czy z partii politycznych, jak będą źle rządzili, to po prostu będą źle rządzili. I myślę, że nie jest to tak łatwo powiedzieć. Poza tym partie polityczne są osadzone w konstytucji i absolutnie uważam za antydemokratyczne mówienie, że na przykład bezpartyjni mają taki postulat, że kandydaci, że partie polityczne nie powinny kandydować na pewnym poziomie. Ja uważam to za postulat antydemokratyczny. Znaczy wykluczający ludzi, którzy postanowili zaangażować się w ruch polityczny. Więc jeżeli bronimy konstytucji, no to rozumiem, że jest tam ten zapis. Ale wracając do tego pytania. Ja nie uważam, że to jest dobrze dla Warszawy i nie uważam, że to jest dodatkowy jakiś korzyść przynosi to Warszawie, bo też wielu ludzi zniechęca się tą polityką warszawską, patrząc na to, co dzieje się wokół i że ona jest sprowadzona jednak, że my na radach miasta często bardziej burzliwie omawiamy decyzje parlamentu niż, myślę, że w takiej skali nie dzieje się to w innych samorządach mimo wszystko i że często 4 godziny poświęcamy sprawom krajowym, a nie na przykład jakiemuś bardzo ważnemu dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców planowi zagospodarowania przestrzennego. Wcale to się ludziom nie podoba, nawet jeżeli są dumnymi mieszkańcami, mieszkankami stolicy i są dumni z tego, że wielkie krajowe sprawy dzieją się w Warszawie. I czy to się zmieni? Moim zdaniem, dopóki tak wygląda ordynacja wyborcza, również, to znaczy tak, że oprócz progu 5-procentowego jest ten próg rzeczywisty, w którym dostajemy się do samorządu, w okręgach 5-mandatowych to jest 12-13%, w okręgach mamy na szczęście w Warszawie też 7-mandatowe, 1-8-mandatowe do Rady Miasta, no to jest 9-10 powiedzmy, no to nie ma bardzo dużych szans na różnorodność, przynajmniej w Warszawie polityczną, która mogłaby spowodować to, że trochę ta polityka musiałaby wyglądać inaczej. To znaczy, że ruchy miejskie, reprezentanci ruchów miejskich dostaliby się do Rady Miasta. Bo co z tego, że reprezentanci ruchów miejskich bywają w dzielnicach, jeżeli to na forum Rady Miasta Stołecznego Warszawy, bo tak jest skonstruowana ustawa warszawska po prostu, jeżeli znacie Państwo jej zapisy, że to tak naprawdę Rada Miasta Stołecznego Warszawy jest kluczowa w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących planów zagospodarowania, tak naprawdę dotyczących inwestycji, infrastruktury i tak naprawdę wszystkiego, a na dodatek prezydent, który ma wyjątkową pozycję, no bo oczywiście tak jak wszędzie jest, pochodzi z wyborów bezpośrednich, jest często w konflikcie z władzami dzielnic, które na przykład nie są
tej samej opcji politycznej, więc na przykład zabiera pełnomocnictwa. I ja mogę nie zgadzać się z kolegami i koleżankami z Prawa i Sprawiedliwości, ale czy to jest demokratyczne? To znaczy, nie jesteś z mojej partii, więc zabieram ci pełnomocnictwa. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi, tak? Bez pełnomocnic, burmistrz tak naprawdę, wszyscy się śmieją, jest sołtysem w Warszawie, nie burmistrzem, tak jak wszyscy sobie wyobrażają. Bez tych pełnomocnic nie zrobi nic. I tutaj też odbywa się walka polityczna. Więc ja bez również zmian w ustawie warszawskiej, a to jest bardzo polityczna sprawa i widzieliśmy to chociażby w zeszłym roku, kiedy Lex Sasin próbowało się przedrzeć do świadomości ogółu i to też będzie bardzo, dlatego ja się nie zgadzam, że nie ma polityki w samorządzie i to jest bardzo polityczna sprawa, więc też chyba nie jestem przekonana, czy chciałabym, żeby to akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości zmieniał ustawę warszawską, a właściwie jestem głęboko przekonana, żebym nie chciała. I my wczoraj organizowaliśmy taką debatę i tam jeden z aktywistów miejskich właśnie powiedział, to musiałoby się dziać przy zgodzie wszystkich podmiotów, mieszkańców, mieszkanek, tak? Zmiany w ustawie warszawskiej, tak żeby za 4 lata znowu nie było zmian w ustawie warszawskiej, bo samorząd nie wytrzymuje takich, nie wytrzyma po prostu takich, no sami widzieliście, co się działo. Więc bez zmian w ustawie warszawskiej, moim zdaniem, po prostu tak to i bez zmiany świadomości, która też, świadomość mieszkańców, tutaj padły te słowa, też się zmienia, to znaczy coraz ten patriotyzm lokalny, przywiązany do przestrzeni, przywiązanie do przestrzeni wokół siebie, chęć działania na rzecz swojego osiedla, ale też rozmawialiśmy o tym, że rady osiedli, w Warszawie przynajmniej, jest bardzo mało środków na ich funkcjonowanie. Czują się też traktowane z buta, więc jest dużo rzeczy, które trzeba byłoby zmienić i to jest praca na lata, moim zdaniem jeszcze. Przepraszam, że tak mało optymistycznie. Dziękuję Paulina. Nie chciałem ci przerywać, ale dawali mi nerwowe znaki z sali, żeby tam powoli kończyć. Ale mam jeszcze, zanim przejdziemy do odpowiedzi na do rozmowy z salą, chciałbym, żebyście jeszcze odpowiedzieli w krótkich żołnierskich słowach po 3 minuty tym razem na pytanie już bardziej związane z tematem naszej debaty. Cała wasza trójka, czy wam się to podoba, czy nie, jesteście jakoś kojarzeni z lewicą. W mniejszy czy większy sposób. Nie czarujmy się, taka jest rzeczywistość. Więc biorąc pod uwagę fakt i to, co powiedziałem na początku, że szczególnie przy sejmikach wojewódzkich to jednak wynik lewicy, jakby na to nie spojrzeć, będzie rodzajem być albo nie być. No, dla lewicy politycznie. Czy na waszym poziomie, w waszych miastach i w waszych społecznościach lokalnych to jest, ta lewicowość jest zaletą, obciążeniem? A może nie ma żadnego znaczenia? I teraz spróbujmy odwrotnie. Paulina jako pierwsza. Bez sensu. No dobrze. Wiele osób mówi, że to jest obciążenie. Ja tak nie uważam. Ale cały czas słyszę tezę w mediach, w dyskusji publicznej, że lewicowość się skończyła, że te tezy już zostały wykorzystane przez inne formacje, w związku z tym i nie jest popularnie być lewakiem w Polsce, dlatego najlepiej nie przyznawać się do tego, że jest się osobą o lewicowych poglądach, czy należy się do którejś z partii politycznych lewicowych. Ja tak nie uważam, chciałabym wierzyć, że jest inaczej, ale pewnie też sami sobie nie pomagamy w tym, żeby było inaczej. Ja mam wrażenie, że wiele osób po prostu nie wierzy w to, że lewica jest w stanie podnieść się z tej wielkiej smuty i rzeczywiście zacząć walczyć o poważne procentowe poparcie w wyborach krajowych. I co przekłada się na myślenie o samorządzie, to znaczy trochę wydaje się, że część osób uważa, ja mówię z punktu widzenia swojego podwórka, to znaczy Warszawy oczywiście, to chcę wyraźnie podkreślić, bo czuję polemikę już po mojej lewej stronie, ale dużo osób po prostu nie wierzy, że lewica jest w stanie
nawet jeżeli wierzy w idee lewicowe, to woli, jeżeli realizują je inne podmioty polityczne, bo wydaje się tym osobom po prostu, że lewica nie przekroczy na przykład progu, no bo to się wydarzyło przy wyborach parlamentarnych i że nie będzie w stanie realizować tych założeń, bo też pamiętają czasy, że pewnych założeń nie zrealizowała i to w jakiś sposób dalej również się za nami ciągnie. Okej, okay, dziękuję. Ewa. Tak, jest już. To po pierwsze tak, w stosunku do mnie mówi się, jako i to ma być obraźliwe, że jestem lewaczką, pierwszą feministką Wadowic, że jeżdżę na rowerze jako coś, co jest obraźliwe, co ma być obraźliwe w stosunku do mnie. Okej, okay, w porządku, przyjmuję to na klatę. Dla mnie bardzo ważne są wartości, to znaczy ja nie jestem członkinią żadnej partii politycznej i zdecydowanie jestem w stanie bronić tezy, że samorządy mogą być wolne od partii, bo my jesteśmy ludźmi, jakby to nasze funkcjonowanie jest blisko ludzi. Ja się zajmuję tym, czy ktoś ma świecącą lampę pod domem, czy lekcje odbywają się tak jak potrzeba, czy nauczycielka jest taka, śmaka, owaka, czy jest dziura w drodze. Naprawdę rzeczami, które są ważne dla ludzi, a nie tym, co dzieje się w Warszawie. My na sesji Rady Miejskiej nigdy nie rozmawiamy o tym, co dzieje się w Warszawie, bo tych spraw, które mamy do załatwienia, jest strasznie dużo. Czy ławka nie ma dziury? Naprawdę, to są tego typu rzeczy, które są super ważne i to jest dobrze, że nimi się zajmujemy, bo według mnie po to jesteśmy. I to, że jesteśmy tak określani, że próbuje się te nasze ideały, te nasze rzeczy, którymi się zajmujemy, jakoś wartościować negatywnie, w tym sensie, że mówić, że to jest coś, że jesteśmy gorsi przez to, że się tym zajmujemy, a nie czymś innym, no to okej, okay, można tak robić. I to jest strategia PiS-u, której my staramy się przeciwstawić, to znaczy budujemy naszą działalność na wartościach i pokazujemy krok po kroku naszym działaniem, co jesteśmy w stanie zrobić i to jest nasza strategia. Więc w tym sensie to lewactwo nasze nie jest obciążeniem, bo pokazujemy, że to nie, nie jest coś złego jakby, bo tak jesteśmy przedstawiani faktycznie w Wadowicach. Ja mam też takie poczucie, że dużo rzeczy, które są zwykłymi sprawami obywateli, nadaje się im charakter polityczny. Smog czy sadzenie drzew nie jest lewackie albo nie jest prawicowo-lewicowe jakieś. Ono jest dla nas wszystkich. To jest wartość ogólnoludzka, a nie polityczna. I według mnie tak też powinniśmy rozmawiać z mieszkańcami, pokazywać, to nie jest dlatego, że my jesteśmy w takiej partii śmakiej, tylko to jest dla nas wszystkich robione. I to uważam za super ważne. No, dziękuję. Marcin? Ja powiem tak, jestem z Czerwonego Zagłębia, tak jak wspomniałeś to na starcie, w poprzednim pytaniu. My się nie afiszujemy partyjnością, czyli Zbigniew Podraza, ani ludzie, którzy pracują wokół niego, nie afiszujemy się tym, tylko po prostu robimy swoje. I jesteśmy dumni z tego, że przyświecają nam wartości lewicowe, staramy się wprowadzać w politykach miejskich. Ale też nie warunkujemy, czy rozmawiamy z wszystkimi mieszkańcami o mieście. Zapraszamy do tej dyskusji PiS i to jest ich problem, że oni nie potrafią z nami rozmawiać, dlatego że my rozmawiamy na argumenty i nie widzimy problemu w tym, żeby nawet rozmawiać z ludźmi, którzy często nas no, traktują czy próbują obrażać. Tak? Dajemy im szansę i zawsze uważam, że prezydent jest trzecią kadencję prezydentem z wielkim takim dystansem starał się do wielu kwestii podchodzić i też zawsze mnie uczył i uczy dalej, że kiedy kłócą się radni pomiędzy sobą albo radni z prezydentem, to jest tylko zły obraz władzy miasta w oczach mieszkańców i powinniśmy tego unikać, tylko budować taki dialog i wręcz ich wciągnąć do tego dialogu opozycję, żeby pokazać, że tak naprawdę pracujemy tu dla mieszkańców, chociaż mogłoby to dla niektórych brzmieć bardzo górnolotnie, to jest normalna, zwykła przyziemna sprawa. I jeżeli chodzi o to, czy partie przeszkadzają, czy pomagają, to też tak jak wcześniejsza była kwestia, jak wywołać tego Czerwonego Zagłębia, to nie znam łatwiej z tego tytułu, chociażby się tak mogło z pozoru wydawać, a wy to już macie tam 20 parę procent poparcia z tezy, bo taki region.
Najlepiej widać to przy różnicach w wyborach parlamentarnych do Europarlamentu, w wyborach na inne szczeble władzy, a w wyborach samorządowych. W wyborach samorządowych mamy poparcie i głosowanie na osoby i wygrywa Zbigniew Podraza i osoby z nim związane, czyli jest wartość osoby i osób, które się pokazują, są aktywistami, liderami lokalnymi, a w wyborach ogólnopolskich tendencja jest taka praktycznie w całym kraju. Czyli ludzie patrzą na ofertę, którą mają. My idziemy, startujemy i zawsze startowaliśmy z list partyjnych, bo mamy takie poczucie, że jesteśmy akurat związani z tym środowiskiem, z tego środowiska się wywodzimy i też tak naprawdę mamy pomysł na miasto, ale nie ukrywam, że czekamy na pomysł na Polskę, który po prostu będzie lewicowy i chcemy w tym projekcie uczestniczyć i czasami mamy żal, że jeżeli się rozmawia o dyskusji ogólnopolskiej i polityce, nawet samorządowej, to nie wciąga się w to praktyków samorządowców, bo doskonały przykład był parę lat temu, kiedy pani premier Ewa Kopacz próbowała wprowadzić budżet obywatelski taką rozporządzeniem, uchwałą, to my się dobijaliśmy i pukaliśmy na górę do partii. Może nas weźmiecie, to my powiemy więcej troszeczkę, jak zdobyć argumenty przeciwko tej bzdurnej po prostu tezie, że można go wprowadzić odgórnie. I teraz właśnie ostatnio Piotr Dryga, który z nami pracuje, walczył na Krajowej Radzie Pożytku Publicznego o to, żeby to, co teraz weszła pseudo włączająca czy aktywizująca mieszkańców ustawa sejmowa wprowadzająca obligatoryjnie budżet obywatelski, która krzywdzi i wypacza w ogóle całą ideę partycypacji społecznej. Też o to zabiegamy i walczymy, ale nie czynimy to pod sztandarami jakiejś partii, ale się mocno identyfikujemy z jedną podstawową rzeczą, z wartościami lewicowymi, które są, tak jak wcześniej powiedziałem, też zapisane w krajowej polityce miejskiej. Dziękuję, Marcin. Teraz, moment, teraz zrobimy pół godziny, no, 20. Tylko bez arogancji głaszam na tym etapie. Zostało, powiedzmy, że 25 minut. Teraz my będziemy słuchać was. Pytania, wypowiedzi. Pierwszy się zgłosił już kolega Szwed, więc proszę bardzo. Dasz radę bez mikrofonu? A, nie, no możemy podać, możemy moderować. Tak. Ja sobie podejdę, żeby się poruszę. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za wywołanie Słupska, a w zasadzie prezydenta, nie tyle miasta, co prezydenta. Tak, prezydent wydaje mi się jest radykalny w demokratyzacji tej miasta i wydaje mi się, że to jest jakiś klucz do sukcesu, bo pamiętajmy, że tam wygrał prezydent Biedroń głosami PO i PiS-u. Także ludzie z PiS-u głosowali na tego nowego prezydenta. Oczywiście głosowali przeciwko poprzedniemu prezydentowi, więc to trochę tak jest, że czasami można wykorzystać niechęć obywateli do władzy, żeby tę władzę przejąć, tyle że później tę władzę oddać. Oddać w takim bardzo intensywnym sensie. I wydaje mi się, że środowiska progresywne, środowiska postępowe nadal nie doceniają dialogu obywatelskiego z mieszkańcami i potencjału, ogromnego potencjału, jaki tkwi w naszych miastach. Jak słyszę o Smart City, to od razu mnie, przepraszam, że to powiem, szlak trafia, bo nie ma żadnego Smart City. Jest Smart Citizen. Są mieszkańcy, którzy są mądrzy, którzy są sprytni, którzy są inteligentni, mieszkanki. Są obywatele, którzy chcą coś robić, a jedyne, czego mogą oczekiwać, to ulotek wyborczych raz na 4 lata, które zapychają nam skrzynki. I to mówię też z warszawskiej perspektywy. I to czy lewica, czy prawica nie ma znaczenia. Ja nigdy niczego nie dostałem w tym mieście poza ulotkami wyborczymi od polityków. Zatem rzecz pierwsza to otwarcie się na obywateli, wyjście na ulicę w sposób dosłowny. My musimy przestać się bać obywateli i obywatelek, musimy zacząć pracować. I akurat to nie są do was głosy, ja mówię ogólnie, bo wy robicie to na okrągło, ale to nie o to chodzi, żebyśmy siebie tutaj przekonywali. Chodzi o to, żebyśmy wyszli szerzej do środowisk postępowych
i żebyśmy uruchomili pewne procesy partycypacyjne nie tylko wokół budżetu obywatelskiego. Wybaczcie, ale to jest naprawdę to nie o to chodzi. Cały budżet musi być obywatelski, a nie 1% czy 0,5% miasta. Jak? Na przykład robić ulotkę na temat czytelną, jasną, wokół budżetu zrobić dyskusję ze wszystkimi mieszkańcami. Druga rzecz, miałem ogromną przyjemność poprowadzić dyskusję wokół zrównoważonego rozwoju. Taką postawiliśmy tezę, że potrzebujemy strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. To jest oczywiście trawestacja strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana Morawieckiego. My mamy absolutnie kupę pomysłów, które są wobec prawicy alternatywne, są europejskie, są progresywne, są zielono-liberalno-lewicowe, ale nie w tym sensie liberalnym, o którym ty mówiłaś, Ewa, tylko neoliberalnym, bo prawica to jest neoliberalizm. My też jesteśmy liberałami. Oni są udawanymi, są neoliberalnymi konserwatystami tak naprawdę. I wydaje się, że przy tej dyskusji o zrównoważonym rozwoju było nas bodaj 6 czy 7, ale proszę Państwa, mieliśmy tak super dyskusję, że żałuję, że musieliśmy się podzielić na małe grupy, bo powiem jedno, moim zdaniem środowiska progresywne za mało wysycają ekologię jako temat lokalnej polityki. I znowu, to nie są głosy do Was, bo akurat Wy wiecie dokładnie, jak ważna jest transport zrównoważony, czyli wykluczenie transportowe. Jak ważne jest ubóstwo energetyczne, czyli znowu polityka energetyczna miejska. Jak ważna jest jakość żywności, czyli zdrowie, czyste powietrze jako prawo człowieka. Zobaczcie, Wy mówiliście w zasadzie językiem no, takich ekologów, jak my przez 30 lat próbowaliśmy ekologię mainstreamować. Ruchy miejskie. To, co mówi Marcin, absolutnie, my jesteśmy w lewicowej Unii Europejskiej, a my nie potrafimy, znaczy, my niepotrzebnie definiujemy siebie, ja powiem szczerze, ja nie wiedziałem, że Marcin jest z SLD i mnie to do niczego nie jest potrzebne, ja lubię Marcina nie dlatego, że on jest z SLD i że jest szefem lokalnego SLD. Dziękujemy Ci bardzo. Znaczy, już mam kończyć, tak? W sensie? Nie, po prostu, wiecie, to nie o to chodzi, że my się lubimy... w innych okolicznościach. Na ruchu miejskim. My się lubimy nie dlatego, że mamy jakieś konotacje partyjne. My się lubimy dlatego, że łączą nas wartości. Fajnie, że to powiedzieliście i co ważne, emocje, o których mówiłaś, Ewa, kiedy dołączyłaś do nas, do panelu, do dyskusji. Ewa powiedziała, słuchajcie, oni nas niszczą emocjami. PiS w Wadowicach. I my wtedy zaczęliśmy myśleć, jakie my emocje pozytywne powinniśmy obudzić. Na przykład pozytywnie na rowerku, pozytywnie z czystym powietrzem. Po prostu środowiska postępowe wydaje się, przepraszam, że to powiem, ale to na tej sali musi wybrzmieć. Muszą przestać myśleć o tym, jak się zjednoczyć, bo to nie o to chodzi, jak się zjednoczyć. Chodzi o to, co zaproponować ludziom razem, żeby ludzie uwierzyli, że to jest naprawdę proludzka, a jeszcze do tego proekologiczna, bo nie ma konfliktu społeczeństwo-środowisko, który notabene, zauważcie, prawica nam podaje jak na talerzu. Niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko rządowi polskiemu, lewica czy progresywne siły powinny natychmiast wykorzystywać, że właśnie rząd polski działa przeciwko polskiemu społeczeństwu i polskiemu środowisku. Także wydaje mi się, jeszcze raz to podkreślę, więcej ekologii, więcej demokracji, więcej pracy na ulicy i znowu, to nie jest do tych ludzi, którzy są tutaj na tej sali. Wyjdźmy do naszych towarzyszek i towarzyszy, mówiąc waszym językiem, bo ja jestem trochę bardziej liberalnym zielonym, ale ja tu się świetnie czuję w tym środowisku, bo to nie o to chodzi, żeby szukać sztucznych sposobów na łączenie, ale szukać tematów, wokół których możemy coś zaproponować społeczeństwu. A jak mówię, według mnie ekologia, wokół smogu to widać, stała się bardzo ważnym politycznym, miejskim, samorządowym tematem i to, że zauważcie, nawet PiS, mimo że rządzi od 2,5 roku,
nie potrafi sobie kompletnie z tym tematem poradzić, że... Oczywiście, ale nawet gdyby chciał, moim zdaniem nie ma kompetencji, a my mamy gotowe rozwiązania, które zaproponowały alarmy smogowe w naszych miastach. Wystarczy tylko zaprosić alarmy smogowe do wdrażania tych postulatów, które oni zgłaszają i je z mieszkańcami realizować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, proszę pan. Przepraszam, nie wszystkich znam. Rafał Korzeniewski. Tezą, która mnie osobiście bardzo irytuje, jest to, że samorząd powinien być apolityczny. Moim zdaniem jest to przyczyna słabości wszystkich partii politycznych, poza tą akurat rządzącą. Bo partie polityczne abdykowały praktycznie z jakiejkolwiek wyrazistości w sprawach, którymi zajmuje się samorząd. Owszem, mają samorządowców, ale nie mają polityki samorządowej. A to są przecież bardzo konkretne wybory. To, czy będziemy rozbierali przejścia nadziemne i zasypywali przejścia podziemne dla pieszych, czy będziemy budowali przy nich windy, to jest wybór zresztą z bardzo konkretnymi pieniędzmi. To, czy będziemy ograniczali parkowanie prostopadłe przy baspasach, bardzo konkretna sprawa, to jest wybór. Jednym się narazimy, drugim, jednym się będzie podobało, drugim to. Partie polityczne tego unikają. Można odpaść. Do tego gatunku spraw należy właśnie sprawa prywatyzacji. Na szczeblu krajowym ona była niewygodna. Dlaczego cała Polska ma płacić za Warszawę? Tak, no więc kopa w dół. A politycy samorządowi, choć akurat partyjni w Warszawie, żaden z nich nie miał tyle jaj, żeby rąbnąć w stół i powiedzieć, że tak się nie da. I Hanny Wronkiewicz-Walc to też dotyczy. Ona przegrała swoje polityczne życie w sensie dorobku życiowego. Bo spaprała wielką sprawę w Warszawie, ale tą sprawę spaprali też politycy na szczeblu krajowym, czy uczciwie powiedziałeś, tak, z tym się nie można było, ja się z tym przebijałem przez, no, 25 lat całkiem. I z tym o tym w ogóle nie można było rozmawiać, na zasadzie, ojejku, kto by się miał tym zająć. I tak doprowadziliśmy się do takiego stanu, kiedy wreszcie ktoś tą sprawą się zajął i wykorzystał politycznie. Natomiast taka teza generalna. Żeby się partie polityczne wzięły za politykę samorządową w tym sensie, żeby zaczęły zgłaszać pomysły jako partie polityczne i trzymać się jakichś pomysłów, a nie zostawiać tego, że każda sprawa w każdym mieście to jest zupełnie inna. Dlatego się z niczym nie kojarzą. Dlatego się kojarzą najwyżej z obsadzeniem stołów w tych miastach. Na przemian samorząd wojewódzki i samorząd w miastach, takie w Warszawie, takie są kombinacje bez przerwy. Tutaj wszyscy to znają, typu radni miejscy zasiadają, są zatrudniani przez samorząd wojewódzki i odwrotnie. No, tak się kojarzy polityka. Dziękuję. Adam? Ja bym tylko chciał podkreślić to, co mówili przedmówcy, że nie ma nic bardziej politycznego niż samorząd. Bo w Polsce jest taka paranoja, że nie nazywa się polityką tego, co robi samorząd, czyli rozwiązywanie problemów ludzi, tylko nazywa się polityką centralną polityką, która stara się tych problemów nie zauważać. I to jest jakby clue polskiej paranoi, że to, co jest polityką, mówi się, że to są normalne sprawy ludzkie, a to, czym się zajmuje rząd, to jest polityka, bo się może być nie zajmować. PiS trochę złamał tą narrację, ale w czynach, nie w opisie, bo w opisie jakby nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu polityka to jest abstrakcyjna sprawa, racja stanu, poważne problemy narodowe, międzynarodowe. Natomiast rozwiązywanie problemów ludzi uważa się, że nie jest polityką. A propos Warszawy, która faktycznie jest państwem w państwie, albo państwem poza państwem tak naprawdę, bo czasami wydaje się, że część ludzi w Warszawie żyje na innej planecie, ale jak są wybory samorządowe, to jest szansa właśnie przed wybory warszawskie skupić się na tych problemach, które niestety są wszędzie w kraju. To znaczy na zagospodarowaniu przestrzennym. Proszę bardzo, niech w czasie wyborów w Warszawie tłucze się, a dlaczego rząd od 2 lat nie był w stanie kiwnąć palcem, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego i w ogóle urbanistykę w Polsce, a jeśli już kiwnął, to w kierunku takim, że pogorszył jeszcze to też beznadziejne. Dlaczego w Warszawie nie krzyczeć w wyborach samorządowych, że należy skasować dwusetki? Całkiem. Dwusetki. Decyzja o warunkach. Tak, czyli coś, co jakby w ogóle uniemożliwia prowadzenie polityki urbanistycznej w mieście. Dlaczego w Warszawie nie,
skoro skupia się polityka na wyborach w Warszawie, dlaczego nie krzyczeć? W Warszawie też jest smog i żadna gmina, nawet Warszawa sama go nie rozwiąże, bez rozwiązań na gruncie ogólnokrajowym. Wykorzystać to, że najwięcej będzie Warszawy w wyborach samorządowych i przedstawić ogólnopolskie, a więc partyjne sposoby rozwiązania ważnych problemów mieszkańców. To jest ta szansa. Pokazać, że to, co jest w Warszawie, jest również gdzie indziej. Dlaczego minister finansów decyduje o tym, ile ludzie muszą płacić w gminie za godzinę parkowania? To jest jedna z paranoi antysamorządowych w Polsce. Minister finansów ustala wysokość opłaty targowej w gminie. Maksymalną. No to jest kolejna paranoja. I to nie ma nic wspólnego z samorządem. To jest po prostu ograniczanie przez rząd rozwiązań problemów, jakie musi gmina sama rozwiązywać. I o tym też przy okazji wyborów w Warszawie należy krzyczeć, a potem należy w ogóle zaproponować nową ustawę o samorządzie, między innymi taką, gdzie nie będziemy zmniejszać liczby radnych po to, żeby ograniczyć konkurencję i powodować, że w radach gmin są duopole, to znaczy jest frakcja prezydencka i druga, tylko żeby faktycznie ci radni mieli wpływ na władzę. A być może zrezygnować z tego pomysłu, którego nawet Krzysztof Janik się powiedział po czasie, że to był błąd, to znaczy bezpośrednich wyborów wójtów, prezydentów i burmistrzów, to jest najbardziej antydemokratyczne i najbardziej szkodzi samorządowi Polsce. Przepraszam cię, ale nigdy się do tego nie przyznam. Prywatnie mi się przyzna. Tak. Już. Jestem do przodu. No to nie ma dowodu. Proszę, proszę. Możecie zapytać. Komu? Pani Kasia, proszę bardzo. Ja chciałabym po raz kolejny troszeczkę zaprotestować przeciwko takiemu stawianiu po raz kolejny partii pod ścianą. No, albo się chce żyć w systemie demokracji liberalnej, gdzie partie polityczne są podmiotami niezbędnymi do funkcjonowania, albo się chce mieć, albo nie. I niestety przy być może mojej takiej całkiem osobistej sympatii do demokracji bezpośredniej, to tak uprawianie demokracji bezpośredniej zawsze, wszędzie, na ogromną skalę, no może nie do końca by nam wyszło. Ja widzę niestety wśród samorządowców, oczywiście, że nie wszystkich, ale wielu, taką hipokryzję, ja to nazwę po imieniu, absolutną hipokryzję. Kiedy samorządowcem zostać chcę, w tym także na stanowiska te wybierane jednoosobowe, czyli wójt, prezydent miasta, wtedy szukam takiej możliwości, jasne, chcę osiągnąć ten mandat, takiego komitetu, który ma szansę. Tym komitetem bardzo często jest komitet partyjny, a potem szybko mówię, ależ skąd, ja partyjny nie jestem, ja dla ludzi, ja blisko ludzi. I to znaczy, że co? Że partie to składają się z ludzi daleko od ludzi? To znaczy, że co? Że ludzie, którzy podejmują działalność publiczną, polityczną w partiach politycznych, to co? To oni z jakiegoś powodu, nie wiem, są gorsi dla ludzi, dalsi dla ludzi. Partie polityczne są dokładnie takie, jak członkinie i członkowie, którzy je tworzą. I opowieści o tym, że jakaś partia jest zła, bo i teraz, bo nie wiem, bo zarząd niedobry, albo bo przewodniczący do kitu, albo przewodnicząca. Nie! Każda partia polityczna
jest taka i tylko taka, jak członkinie i członkowie, którzy ją tworzą. Jak się komuś nie chce, zresztą podobnie, jak każdy samorząd jest taki i tylko taki, jak samorządowcy, którzy w nim pracują. Ani lepszy, ani gorszy. A nawet powiem, zaryzykuję stwierdzenie, że co prawda coraz mniej umożliwiające realną partycypację systemy przeliczania głosów na mandaty wybaczają, że tak powiem, obraz i nie na tych głosujemy, którzy na końcu stają się naszymi przedstawicielami. To jest zresztą, ja w tym widzę główną, albo jedną z głównych kołów polskiej demokracji. Głosuję cały czas na kogoś innego i tak wychodzi mi popis. No, żebym nie na co głosowała. Nawet duże piwo mi zlikwidowało, małe piwo mi zlikwidowało, Unię Pracy mi prawie zlikwidowało. Głosuję na różny, wychodzi popis. I jeszcze każą mi się cieszyć z tego, że to szalenie stabilizująco wpływa na rządy. Ja chrzanię tę stabilizację. Jeżeli w tej stabilizacji nie znajduje swojego miejsca i działa to także na poziomie wyborów samorządowych, zwłaszcza w takich miejscach jak na przykład Warszawa. Głosowałam na co innego, na kogo innego, a mam popis. I popis warszawski niczym się nie różni od ja mam popis i Paulinę Piechna-Więckiewicz. Koniec, nie mam nic innego. I jeżeli nie zdamy sobie sprawy z tego, że po pierwsze te partie polityczne są nam niezbędne, bo w takim systemie politycznym żyjemy i w dodatku ja nie chcę żyć w innym. Po drugie, że one są takie, jakie my je tworzymy, a nie takie, jak przewodniczący lub przewodnicząca je robi, lub też nie wiem, jakiś, no nie wiem, zewnętrzny. I jeżeli tego sobie nie powiemy, to będziemy mogli bardzo długo jeszcze opowiadać, jak jest niedobrze, albo że samorząd. Jak usłyszałam, przepraszam pana, panie Marcinie, mówiącego, że startuje z tej listy SLD, już nie tak to nawet, bo nazwa zdaje się nie padła, no po co powiedzieć taką nazwę, żeby Bóg nie było, nie jestem członkinią Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Więc to od dawna startujemy z tej listy SLD, a potem szybciutko surrą nasz szyldzik, chowamy głęboko, no bo przecież my blisko obywatela. Co mówimy? Albo mówimy, że jesteśmy hipokrytami, wchodząc na tą listę, bo skoro ten sojusz, nie jestem jego członkinią, jest tak daleki od obywatela, że potem się do niego nie przyznajemy, więc albo tu jest hipokryzja, albo gdzie indziej jest hipokryzja, albo jest hipokryzją wtedy, kiedy zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. Ja osobiście, ponieważ należę do tej części społeczeństwa, wokół której narosło taką ilość hipokryzji, na przykład, że mam być tak, grzeczna i łagodzić obyczaje. Otóż ja nie mam zamiaru ani łagodzić obyczaju, a grzeczna to ja już byłam. W związku z tym nie chcę i nie podporządkowuję się takiej narracji. I kogoś, kto idzie i kto cały swój dorobek życiowy, a znam takich samorządowców, którzy nigdy inaczej nie startowali, którzy całe swoje, powiedziałabym, społeczno-zawodowe osiągnięcia zawdzięczają temu, że po raz tam pierwszy, drugi czy trzeci wystartowali z tej niedobrej listy, którą potem chowali do kieszeni, bo chcą być blisko ludzi. Otóż ja mam tego dosyć. I tyle. I albo zbudujemy, albo będziemy odważni, albo będziemy mówili, do jakich partii należymy i co te partie, czego te partie żądają, jakie wizje widzą, ale będziemy mówili, że my tu blisko ludzi i łatamy dziurę. No to okej, okay, no dziękuję. Ja nie. Dobra, dziękuję bardzo. Muszę się odnieść. Patrzcie spokojnie, bo nasze. Nie, ale. Moment, Marcin. Jeszcze. Pan mnie bardzo mocno wywołał do tablicy. Ale spokojnie, Marcin, będziesz mógł coś powiedzieć. Spokojnie mnie też. Zanim skończymy tą część, po waszej stronie jeszcze Robert. Smolek, proszę bardzo. Spokojnie, Marcin. Ale ja nie wiem. Bo zaraz tutaj wylecie. Dziękuję bardzo. Ja mam bardzo krótkie pytanie. Do...
wszystkich panem i zbytek sądzę. Znaczy, jak wy przewidujecie, jaką rolę w tych wyborach mogą odegrać ruchy miejskie? Bo pamiętam, że 4 lata temu było takie oczekiwanie, że to będzie coś nowego, że te ruchy miejskie wejdą tak dość szeroko do samorządu, że zmienią ten samorząd, a potem się okazało, że albo w ogóle nie wchodziły, a tam, gdzie wchodziły, to zaraz się pokłóciły, dołączyły do jakichś innych, większych ugrupowań i tak dalej, i tak dalej. Czy to był jakby taki wypadek przy pracy, po 4 latach można oczekiwać czegoś innego? Czy to będzie jakby powtórka tego scenariusza? I czy w ogóle może ruchy miejskie odgrywają pewną rolę w takiej presji na tych, którzy podejmują decyzje, ale same nie są w stanie uczestniczyć w tej grze, no, powiedzmy, politycznej na poziomie samorządu? I jakby dodatkowo jeszcze, czy waszym zdaniem ruchy miejskie z definicji są lewicowe? Czy to jest partner dla ugrupowań lewicowych, czy to różnie bywa, jak to widzicie? Okej, okay. Dziękuję, Robert. Jeszcze jeden głos i na tym skończymy część, którą bym nazwał głosem sali. Nowa Tadeusz. Ja chciałbym nawiązać do tytułu tego panelu, między innymi, co ma do zaoferowania lewica, prawda? Że ma coś do zaoferowania, to my wiemy, tylko w jaki sposób ma to zaoferować. Mamy tu przykłady pana Marcina czy pani Ewy, którzy to na forum samorządowym te wartości lewicowe wnieśli na piedestał, prawda? Natomiast jest pewien paradoks, że lewica wartości ma coś do zaoferowania, natomiast te wartości są silne ludźmi. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Natomiast ja podam przykład średniego miasta, nie podając nazwy, gdzie ta lewica siedzi w okopach, niestety. Podane były na początku, podany był ten przykład okopów, prawda? Więc są ludzie, którzy potrafią wejść na szaniec z tych okopów. Natomiast na ogół w terenie, w tej głębokiej prowincji, jest niestety lewica, która w okopach siedzi i czeka, aż ten granat wybuchnie. Więc myślę, że te wartości, które lewica mogłaby zaprezentować i na nich wygrać wśród obywateli, muszą zaprezentować właściwi ludzie. Natomiast zwłaszcza na prowincji tych ludzi brakuje, boją się wyjść do ludzi, boją się pewnego ostracyzmu ze strony swoich sąsiadów, z innych mieszkańców i niestety siedzą jak ta mysz pod przysłowiową miotłą. I to jest chyba problem, nie problem, co ma do zaoferowania, tylko problemem jest, jak to zaoferować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A więc, czy ja mógłbym poprosić o zwrot mikrofonu, bo ja żeby nam się jednak przyda. I musimy się rozliczyć się z fotelem, to raz, a poza tym z mikrofonem, jak z pilotem. To ma mikrofon, to ma głos. Dobrze, to zakończymy głos ludu po tej stronie. Teraz nasi paneliści podsumują, także odpowiedzą na pytania. Jedno pytanie padło. Tym razem zacznijmy od Marcina. Proszę. Ja powiem tak, władza to przede wszystkim odpowiedzialność. Nie wiem, jakie pani ma doświadczenia z partyjnością w samorządzie. Widocznie złe, jeżeli chodzi o to, że ludzie gdzieś się wożą na jakiś szydak, a później gdzieś się porzucają, czy wspinają się dzięki temu do władzy. My się do niej porzuciliśmy i go cały czas go trzymamy, natomiast ja podkreślę, nie jest to, ja mam wartości lewicowe, jestem lewakiem i mocno to podkreślam wszędzie i to nie tylko podkreślam, ale też słowem, tylko w działaniu. I wychodzę na pierwszą linię walki, czy to jest samorządowa, czy to jest o poglądy z ludźmi, którzy mają inne poglądy, czy inaczej patrzą. Też mówiłem o uświadomieniu sobie tego, że to, co Dariusz zaakcentowałeś, polityka Unii Europejskiej jest polityką lewicową i powinniśmy się z tego być dumni, tym się chwalić i to wykorzystywać jako lewica. Natomiast
Nie jestem zwolennikiem stosowania wszędzie, że muszą być partie polityczne, a powinny być wartości, powinno być sieciowanie ludzi, którzy myślą podobnie i podobnie gdzieś działają. Partie polityczne są potrzebne, nie neguję tego. Sami startujemy z komitetu partyjnego, natomiast też nie startowaliśmy dlatego, żeby zdobyć dzięki temu poparcie, dlatego że prezydent Podraza wcześniej był osobą bardzo znaną i w mieście i niepotrzebne byłyby szyldy partyjne do tego, żeby to zrobić. Oczywiście to można oceniać w perspektywie historycznej, natomiast mamy poczucie odpowiedzialności i z tym szyldem idziemy dalej. To tylko tak tytułem, żeby może niektóre słowa nie wybrzmiały, jakbyśmy od czegoś gdzieś uciekali. Właśnie nie uciekamy, tylko idziemy z dumą, kroczymy z tym projektem dalej. Co do ruchów miejskich. Ruchy miejskie to nie jest, to jest różnorodność. To są różne stowarzyszenia, organizacje w całej Polsce, mające, definiujące jakiś miastopogląd, tezy miejskie, które są. Natomiast nie jest to w mojej ocenie. Z wieloma ludźmi w ruchach miejskich się nie zgadzam, dlatego że uważam, że jest wielu ludzi, którzy mają wizję czy spojrzenie i nie dopuszczają innych tez, czyli obalają. To jest tak jak, to nie jest ciało jednorodne, to trzeba sobie przede wszystkim powiedzieć, tak? Z tezami miejskimi się zgadzam w 100%. Bo one są lewicowe w ogóle też i ja się z nimi zgadzam. Natomiast z wieloma ludźmi w ruchach miejskich się nie zgadzam. I uważam, że wszystkich nas powinna sprawdzić to kluczowe słowo takie, które wcześniej rozmawialiśmy, odpowiedzialność. Czyli nie jest sztuka mieć pomysł na miasto, ale później z tym pomysłem go próbować wdrożyć, ewaluować i wziąć za niego odpowiedzialność. Tak? Zderzyć go z rzeczywistością, bo to jest najtrudniejsze i to jest ta odpowiedzialność sprawowania władzy. Bardzo dużo ludzi w ruchach miejskich jeszcze tej okazji sprawowania władzy nie miało. I bardzo łatwo, często przychodzi im krytykowanie władz samorządowych, nie mając jeszcze tego pewności, czy ich założenia są, da się wprowadzić w ogóle w życie, czy tą ideę, czy tą wizję da się wprowadzić w życie. I to mnie troszeczkę denerwuje. Natomiast ja liczę tak na to, że w ogóle u podstaw samorządu, i to jest to, co musimy zrozumieć jako lewica, jest to, że ustawa o samorządzie w pierwszym artykule podaje taki bardzo ważny zapis. Wspólnotę tworzą mieszkańcy. Także mieszkańcy mają prawo do miast i chcąc, nie chcąc, musimy mieć pełną świadomość, że te miasta są głównie użytkowane przez mieszkańców. Jeżeli ktoś mówi, robimy politykę inwestycyjną, ściągamy inwestorów, ściągamy uczelnie, to jeżeli nie będzie w tych miastach mieszkańców, to nie będzie miast. Dziękuję bardzo. Pan widzę Marcin Rodzina na sali, proszę. Ja z wielką uwagą wysłuchałam tych głosów Państwa, też tych emocjonalnych. I chcę powiedzieć o podejściu, może nie tyle mojego pokolenia, bo trudno się w imieniu pokolenia wypowiadać, ale swojego i mojego środowiska, osób, z którymi funkcjonuję, spotykam się, ludzi, którzy mnie otaczają. Jak zostałam wybrana przez Mateusza Klinowskiego na swoją zastępczynię 3,5 roku temu, to miałam ogromne wsparcie ze strony moich znajomych, odezwało się do mnie mnóstwo osób ze słowami poparcia i je mam przez cały ten czas. To jest ogromne wzmocnienie, fantastyczna sprawa. Ale każda z tych osób mówi mi, co za syf, w jakim bagnie ty funkcjonujesz, Boże, z czym musisz się borykać. I każdy z nich mówi, nigdy tego nie zrobię. Ja mówię, przyjdź na spotkanie w naszej dzielnicy w Krakowie, w której mieszkamy, podpisz tę petycję, zrób to, zrób tamto. Oni mówią, nie chcę się w to angażować, bo sąsiad, bo radny, bo cokolwiek. Ludzie, i teraz odnoszę się bezpośrednio do partii politycznych, ludzie w moim środowisku, wśród osób, które znam, partie polityczne mają zohydzone. No to nie jest kwestia jakiejś sympatii, antypatii do danej opcji innej. To jest zohydzone. A propos tych ruchów miejskich, ja wierzę w ruchy miejskie. To znaczy, to jest coś, co myślę, jest pewną nadzieją i zwłaszcza w momencie, w którym jesteśmy. Ja uważam, że przeżywamy ogromny kryzys demokracji. To już nie jest słaba demokracja, o której mogliśmy mówić 3 lata temu.
To jest kryzys demokracji totalnej, łącznie z jego instytucjami. I teraz myślę sobie, że my trochę od ruchów miejskich oczekujemy, że będą takimi innymi partiami politycznymi. Tak nie będzie, to nie o to chodzi. My sobie to musimy wypracować, bo tego nie ma w naszej demokracji słabej. I to jest fantastyczne, że teraz w tym ogromnym kryzysie ludzie w ramach ruchów miejskich się zaangażowali w sprawy, które tutaj wcześniej w ciągu dzisiejszego dnia padało. Sprawy takie, które są nam bardzo bliskie, intymne nawet, świetnie. W sprawy, które są ważne dla danej społeczności, świetnie. Ale my to dopiero budujemy. Natomiast ruchy miejskie nigdy nie będą partiami politycznymi i nie oczekujmy tego od nich. Myślę, że takie oczekiwanie bardzo jest, że one będą wystawiać swoich kandydatów, że będą startować na zasadach partii politycznych, tylko trochę inaczej, bo są miejskie. I jeszcze dużo bardzo tutaj rzeczy padło, ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć do tego upartyjnienia trochę samorządów. Ciężko o tym mówić w momencie, kiedy to jest jedno z głównych tez PiS-u. To znaczy PiS chce przejąć kolejny ośrodek władzy poprzez upartyjnienie samorządów. Ja się nie dziwię samorządowcom, że mówią, ja też o tym mówię, my chcemy być blisko mieszkańców, nie chcemy być, reprezentować partii politycznych i ich interesów. Też tutaj Marcin podpowiada, że to nie jest antypartyjność, ale jest antypisowskim podejściem w jakiś sposób, bo oni właśnie to robią. I wcale nie uważam, że to jest złe, że tak mówimy, bo to z czegoś wynika. Ludzie w moim pokoleniu nie mówią, zagłosujemy na SLD, PO, PiS. Każda z tych partii jest skompromitowana. Musimy wymyślić coś nowego. Trochę ruchy miejskie są tą odpowiedzią, a trochę liczę bardzo na zupełnie jeszcze coś nowego. I myślę sobie tak. Jest ogromna odpowiedzialność przed nami wszystkimi w tym roku, bo jesteśmy w kryzysie. Ja uważam, że to jest kryzys totalny. I myślę też, że od tego, co wydarzy się w tym roku w tych wyborach samorządowych, dużo zależy w przyszłości tego kraju. I dlatego, no nie wiem, ja ze swojej strony myślę, że każdy przy tym stole powie, że zrobimy wszystko, żeby to poszło w dobrą stronę, nie w złą. Tak górnolotnie zakończę. Dziękuję bardzo. Więcej rodziny. Więcej rodziny. Duża rodzina. Teraz czas na Paulinę. Budujemy się, budujemy. Ja się proszę, że moja rodzina nie jest. Bardzo dużo padło tutaj tez i bardzo krótko odpowiedzieć, to jest ciężko. Ja zacznę od ruchów miejskich. Ruchy miejskie dały dużo świeżości samorządowi i myślę, że wbrew pozorom również polityce krajowej. To znaczy pokazały, że można nie zawsze mieć te same poglądy, bo jak ja patrzę na warszawskie ruchy miejskie, to często są to ludzie, gdyby mieli wypowiedzieć się, a nie lubią, wbrew pozorom wypowiadać się na ten temat, to czasami mamy do czynienia z ruchem miejskim, w którym siedzi lewak i bardzo skrajny konserwatysta. To się bardzo często zdarza. Już z tej przyczyny nie będą partiami politycznymi. Po prostu. Tak się nie da zrobić. To są grupy interesów, które często powstają. Mówię na przykład o tych dzielnicowych wokół jednego tematu, który po prostu zirytował 6 osób, a potem okazało się, że zirytowanych jest dużo więcej. Potrzebne są politycy krajowej, tak jak potrzebne stały się, i to był wielki sukces ruchów kobiecych, bo wnoszą nową wartość, jeżeli chodzi o wytyczanie tych demokratycznych granic. To znaczy tego bezpośredniego udziału mieszkańców i mieszkanek w braniu odpowiedzialności, właśnie, o której rozmawialiśmy trochę przed tym panelem, w próbie wzięcia odpowiedzialności za swoją lokalną społeczność i za swój kraj, tak jak chcą to teraz robić kobiety, czy takie ruchy jak Obywatele RP i tak dalej, które też trochę z partiami politycznymi nie chcą mieć do czynienia, ale na trochę innych zasadach niż akurat ruchy miejskie. Więc pod tym względem ja życzę ruchom miejskim absolutnie powodzenia, bo ta wartość wniesiona i mam nadzieję niesiona dalej jest nie do przecenienia. Ale chciałabym, żeby rzeczywiście, i dlatego też życzę, to jest druga część, to co powiedział Marcin, żeby musiały też trochę wejść w to starcie, kiedy same będą musiały ponieść odpowiedzialność i trochę zrewidować być może przekonanie niektórych przynajmniej o tym, że są nieomylni. Bo bez wzięcia odpowiedzialności, i dlatego część partii politycznych też się musiała zużyć,
bo w pewnym momencie pojawią się błędy, bo w pewnym momencie rzeczywistość nie wytrzyma tego wyidealizowanego u niektórych świata. I to jeżeli chodzi o ruch miejski. Jeżeli chodzi o partie polityczne, to tak, zużyły się bardzo mocno, również te, które raz wzeszły i potem od razu zeszły. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni, że tak kończąc, do tego, że my jesteśmy, nie powinnam w ogóle jako ateistka, ale powiem to, Bóg wie ile demokratycznym państwem, w którym wypracowaliśmy już te wszystkie demokratyczne instrumenty, jakoś, kurczę, zaskoczenie, nie umiem sobie radzić. No na litość, przecież my nie wypracowaliśmy od 300 lat, nie pracujemy nad demokratycznymi strukturami. My tak naprawdę w dużej mierze jesteśmy na początku drogi. I wiele tych rzeczy musimy jeszcze, tutaj już to padało, wypracować. I to przy konsultacjach społecznych bardzo dobrze widać. Jak ma wyglądać dialog? To widać w debacie publicznej. Jak nie obrażać się, a pokazać, że ma się inne zdanie. Przecież to wszystko, niestety, jeszcze przed nami. I tutaj zgadzam się z tą tezą, że najlepiej rzeczy robić, niż o nich pewnie dużo mówić. I ja chciałabym, ale wartości wymagają wypracowania. Więc równolegle musi iść potężna praca, która będzie szukać nowych idei i odnajdywać się w świecie, który bardzo, bardzo, bardzo szybko się zmienia, bo bardzo przyspieszył. Dziękuję bardzo. Jesteśmy zatem środowiskiem bardzo rodzinnym, ale... Tak chłopisowsko tutaj próbujesz nas kręcić. Zanim dopuszczę przewodniczącego naszego Europagu, towarzysza doktora Sławomira Wiatra, dlatego, żeby zakończył nasze spotkanie, ja pozwolę sobie dwa zdania. Chciałem zakończyć, jak zwykle dla mnie, taką nieco przewrotną i sarkastyczną tezą, ale posłuchując tego, co tu dzisiaj wymówiliśmy, pozwolę sobie na pole przyczynkarskich uwag. A jakby do mikrofonu to byłoby lepiej słuchać. Halo? Teraz. Halo? Ja ci mówię, że głośno. To my jesteśmy rodzina? Jeszcze człowiek dowiaduje po 50 różnych rzeczy. Dużo mówiliśmy tutaj o polityce w samorządzie. Otóż ja jestem zwolennikiem tezy i powtarzam ją od lat 24, za co wielu kolegów samorządowców, bo siedzę w tym okopie, a czasami na szańcu nad okopem od 24 lat, wielu kolegów mnie krzyczy na mnie, koleżanek, z tego powodu, że ja to mówię, ale ja uważam, że polityka to wszystko to, co dotyczy dzielenia publicznych pieniędzy. Oczywiście. To też mam ludzi. W związku z tym, jeżeli w samorządzie dzielimy pieniądze, no to uprawiamy politykę. Oczywiście, że nie krajową, ale lokalną. I oczywiste jest to, że o ile fakt, że jest potrzebny wodociąg, jest faktem obiektywnym, to już to, jakimi ulicami najpierw pójdzie ten wodociąg, no już jest czystą polityką. Ale to się historycznie zmieniało. Nasz samorząd, z perspektywy widzę czasu, szedł właśnie w kierunku takiego ustawienia, no, takiego europejskiego ustawienia rzeczywistości. Na przykład w Holandii jest tak, że do samorządu też nie może, do samorządu kandydatów może wystawić tylko partia polityczna. Można w Holandii założyć lokalną partię polityczną. Ale to musi być partia polityczna. To w Polsce też zmierzało w takim kierunku. Natomiast cenzurą, która zmieniła to nastawienie, było wprowadzenie bezpośredniego wyboru prezydenta, burmistrza, wójta. Ponieważ logika tego wyboru powoduje, że kandydat musi dostać 50% plus 1, żeby wygrać. Czyli automatycznie musi się przesunąć do centrum. On może być po prawej, po lewej, ale żeby wygrać te wybory, no musi się przesunąć do centrum, no chyba że ma szczęście, bo coś się, nie wiem, coś się zawaliło w danym gminie, mieście, jest jakaś tragedia, no to wtedy sytuacja jest ekstremalna, czasami coś się z innego pojawia, ale zwykle jest tak, że kandydat, przynajmniej w tej drugiej turze, już musi być kandydatem, że nawiążę do Aleksandra Kwaśniewskiego, ponad podziałem.
I to spowodowało, że ta dążenie polskiego samorządu do polityczności zostało przynajmniej werbalnie wycofane. Mówię werbalnie, ponieważ on jest polityczny. Przecież mieszkańcy doskonale wiedzą, jak, z jakiej paczki, że się tak wyrażę, jest ich prezydent burmistrz, chociaż on jest bezpartyjny. I to też ma trochę wpływ na głosowanie. Ale ta zmiana nastąpiła i w związku z tym to jest ciekawe zjawisko, że panowie prezydenci czy burmistrzowie o dłuższych stażach, którzy kiedyś należeli do partii politycznej i nawet publicznie o sobie mówili, że są politykami lokalnymi, regionalnymi, nagle przestali tak o sobie mówić. I trzeba brać pod uwagę, że tą akurat zmianę wymusiła rzeczywistość. No i jak mówiliśmy o nastawieniu partii politycznej do rzeczywistości, to trzeba pamiętać, że partia nie może się kopać z rzeczywistością. My nie możemy jako partia polityczna, teraz powiem jako członek SLD, podobnie jak Marcin, mówić nie, no tam się nie podoba. To wszyscy co prawda tak mówią, a my będziemy mówić inaczej i będziemy z tego bardzo zadowoleni. Nie, to akurat nie jest problem, wydaje mi się, o który trzeba kruszyć kopię. Pewnie, że czasami jest lepiej, jak uczciwie się stawia pewne rzeczy, ale jak patrzę na rządy Prawa i Sprawiedliwości, to czasami sobie myślę, że można by sobie odpuścić niektóre tego rodzaju elementy. I jedna dygresja na końcu. Paradoksalnie, ja byłem przeciwnikiem bezpośrednich wyborów, ale paradoksalnie wprowadzenie tych bezpośrednich wyborów uratowało lewicę w samorządach miejskich. Bo gdyby nie bezpośrednio, dzisiaj jest, co prawda oni nie wszyscy są partyjni, wielu jest bezpartyjnych, ale przyznających się do lewicowego rodowodu jest w Polsce 21 prezydentów, minus prezydent Zalewski z Torunia, który od kiedy został wybrany się nie przyznaje i 80 paru burmistrzów, a nawet się nie dosyć, że się nie przyznaje, to jeszcze głośno zaprzecza. I 80 paru burmistrzów. A to jest efekt bezpośrednich wyborów. Gdyby nie było bezpośrednich wyborów, paradoksalnie, to lewicy w samorządach miejskich, to może Zagłębie by się obroniło, bo to tam jest te 20 parę procent do samorządu da się osiągnąć. Wreszcie, no właśnie, ale byście się dogadali oczywiście. Ale wreszcie samorządów polskich, miejskich, a lewica by nie funkcjonowała. A to jest, wydaje mi się, to jest dla mnie szczególnie ważne, bo istotą funkcjonowania partii politycznej na szczeblu takim lokalnym są lokalne problemy. To o czym mówił Marcin. Przepraszam bardzo, o czym członkowie partii na zebraniu w Kcyni, gdzie jeszcze do niedawna mieliśmy burmistrza, mają dyskutować? To o tym, co obejrzeli w telewizji i dowiedzieli się, co tam prezes powiedział na konferencji prasowej? Nie. Wydaje mi się, że oni powinni żyć miejscowymi, lokalnymi problemami. I póki lewica ma udział w samorządzie, to przynajmniej wiedzą, o czym rozmawiają. Przepraszam za tą przydługą dygresję, ale wydawało mi się, że ona jest konieczna. I na końcu powiem tak. Zadaliśmy pytanie o wybory samorządowe. Ja powiedziałem na początku, że te wybory, szczególnie do sejmiku, są w dużym stopniu dla lewicy. Jak na nią nie patrzeć, czy takich ugrupowania, czy siakiego ugrupowania, to jednak być albo nie być. I konsekwencje porażki w wyborach do sejmików wojewódzkich będą miały głębokie skutki przy wyborach przyszłorocznych. Ale dla nas, dla naszego tutaj jakby zestawu panelistów na tym szczeblu miejskim, to podstawa jest jedna. Marcin powiedział tutaj, że my oczekujemy projektu dla Polski. My mamy własne projekty dla miast, dla własnych gmin, dla własnych środowisk lokalnych. I ja wiem, że przemawiam do grona może niezbyt decyzyjnego, ale wiem, że z wielu z was to ludzie wpływowi i których głos się tu i ówdzie odbija echem, czasami bardzo pożytecznym. Dajcie nam szansę uczestniczyć w takim projekcie dla Polski. W samorządach siedzi wiele tysięcy fajnych ludzi lewicy, których doświadczenie, temperament, umiejętności należy wykorzystać nie dla partii, dla Polski. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, że nosimy trochę więcej odpowiedzialności niż tylko odpowiedzialność za swoją partię i swoje ugrupowanie. I na końcu obiecana przewrotna puenta.
jak powiedziałem, siedzę w tym okopie 24 lata, czasami siedzę na szańcu, w zależności od tego, jak mnie strzelają, to wychodzę, jak strzelają, to się chowam. I wiem, że my w dużym stopniu po tej stronie sali zależymy od tego, jak rozmawiamy z ludźmi. I zawsze jak rozmawiamy z ludźmi, to zawsze na nieszczęście mnie przypomina mi się to, co przewrotnie mówił Winston Churchill. Kiedyś zapytano Winstona Churchilla, jak zniechęcić polityka do demokracji. I Winston Churchill odpowiedział, to jest akurat bardzo proste, 5 minut rozmowy z wyborcą. No i życzę wam bardzo wielu rozmów z wyborcami bez takich efektów. Dziękuję bardzo. Ja nie będę dziękował, albo podziękuję wszystkim za wytrwałość, że dotrwali do końca, ale na końcu tego typu konferencji, kongresu, no wypada powiedzieć, jaka przyszłość, znaczy co dalej. Jak 4 lata temu po raz pierwszy się spotkaliśmy, to w gronie tych kilkunastu środowisk tworzących Forum Postępu, to mieliśmy jasno sprecyzowane cele i poglądy i nawet deklaracje. Raz tylko przyjęliśmy dokument deklaracji i nowo właśnie wtedy, no ale mieliśmy w perspektywie za parę miesięcy wybory parlamentarne i to, co nas łączyło, to raczej nie za duży optymizm, jeżeli chodzi o los list lewicowych i uważaliśmy, że trzeba w związku z tym zacząć pracę taką intelektualną od podstaw, bo nie wiadomo, czy politycznie się da coś jeszcze skręcić. A potem mieliśmy te 3 kongresy, z których wielu spośród was we wszystkich 3 uczestniczyły i zapowiadaliśmy kolejny. Teraz jest taki moment, że czy się odbędzie kolejny kongres, to zależy wyłącznie od nas, tych kilkunastu środowisk, czy będą miały determinację i wolę jeszcze raz wziąć udział w organizacji, poświęcenie czasu, organizacji tego typu debat, a tych debat odbyło się na samych kongresach już 20, a biorąc pod uwagę jeszcze konferencje regionalne, no dużych kilkadziesiąt. I to nie wyczerpuje aktywności środowisk, bo każde z naszych środowisk prowadzi swoją nieograniczoną, nieskrępowaną faktem, że jest forum postępu działalności. Ale ten przyszły kongres, jeśli wykażemy się determinacją, żeby będziemy chcieli wspólnie to zrobić, będzie znowu w szczególnej sytuacji. Bo na pierwszym kongresie, tak jak obserwowałem was wszystkich, otwierając, to było takie poczucie straszliwej, upokarzającej klęski. Myśmy się spotkali w 2016 roku i raczej przyszliśmy szukać jakiegoś pocieszenia. No, że przynajmniej, jeżeli politycznie już jest dno, no to przynajmniej może intelektualnie żyje. No więc konkluzja jest taka, intelektualnie można żyć długo, nawet wtedy, kiedy byt polityczny nie wspomaga. I to jest jakby środowiska nasze mają to doświadczenie, że niewiele zawdzięczają środowiskom politycznym, tylko jeżeli w ogóle to własnej determinacji, żeby coś zrobić. Drugi kongres, ten ubiegłoroczny, był bardzo bogaty merytorycznie, był okresem stanu przejściowego. No bo, no więc ja obserwuję to, ale pod pewnym raportem też złożyliśmy raport z badań o tożsamości wizerunkowej lewicy, książka niedługo z tego powstanie. Dzieliliśmy się trochę wnioskami z tych badań i w różnych innych miejscach. W tym roku jest taki kolejny okres. No, nie już nie flauty, najlepszy dowód, że wszyscy już myślą, jaki skutek będzie tych wyborów samorządowych. Nie tylko jakie będą ich wyniki, tylko wszystkie, jakie będą skutki tych wyborów samorządowych. Ale przyszły kongres już robimy, jeżeli się zdecydujemy, ale zakładam, że tak, będziemy robić jeszcze w innym kontekście. Za parę miesięcy będą wybory parlamentarne. Jak my będziemy robić przyszłoroczny kongres, to w zasadzie będzie już pozamiatane. To znaczy, będzie wiadomo, kto jakie miejsca na listach dostał. To skoro wiem dzisiaj mniej więcej, jakie będą składy list lewicowych, to nie sądzę, żeby w przyszłym roku, w kwietniu 2019 roku, żebyśmy nie wiedzieli. Skoro już w 2018 wiemy, bo ludzie mają obiecane. No więc co my możemy w międzyczasie zrobić?
mam tutaj rozmawiania w kuluarach od lat o tym rozmawiamy, ale myślę, że ten kontekst sytuacyjny między sezonami politycznymi przed tym szczytem przyszłorocznym to jest taki czas, kiedy nasze środowiska mogłyby spróbować pracy takiej ciągłej, czyli przez stworzenie ośrodka badań społecznych, ta mowa była na panelu kierowanym przez młodzież z Kuźnicy i z Daszyńskiego. Młodzież z Kuźnicy, panie Andrzeju, to nareszcie dobrze brzmi, prawda? Otóż po to, żeby się spróbować zająć czymś, a potem w przyszłym roku pokazać to, spróbować stworzyć założenia programowe, nie program polityczny partii politycznej, bo my nie jesteśmy Kuźnica, Daszyński, Keres-Kraus, mówili o nami, pro-Europa i wszystkie inne środowiska nie powołały się do życia, żeby pisać programy za partie polityczne. Ale być może trzeba w sensie intelektualnym to zrobić po prostu. Spróbujemy to zrobić w międzyczasie. A poza tym mam nadzieję, jeszcze Irkowi oddam głos, bo bez Irka Bila by się do końca nie udało. No i Joanny Świerczyńskiej. Która przez lata słabo mnie wspomagała, jak krzyczałem, żebyście zasiadali, zachodzili do sal, ale gdyby nie ona, nie byłoby jedzenia i miejsca do siedzenia, czyli nie było dobra dzisiejsza. A w międzyczasie spróbujemy jeszcze w czerwcu znaleźć miejsce w kalendarzu, działalności organizacyjne, żeby wykorzystując kontekst 15-lecia referendum, nie obchodzić i cieszyć się z tamtego wyniku i powspominać, jak żeśmy byli po raz ostatni zwycięzcy, bo tak niestety to było, ale żeby zastanowić się nad pewną projekcją filmowanego w sensie intelektualnym przez wiele środowisk, niekoniecznie tylko lewicowych, niekoniecznie tylko postępowych, szeroko rozumianej edukacji europejskiej, bo bez tego te dzisiejsze wskaźniki sondaży opinii publicznej, w których cieszymy się tak wysokim odsetkiem poparcia społeczeństwa polskiego dla Unii, mogą nas zaskoczyć, bo one nie są wykute w skalę. To znaczy bardzo łatwo znaleźć sobie, wyobrazić sobie procesy, które zdewastują ten stan dzisiejszych nastrojów społecznych. Irku, to ty pożegnasz gości. Dziękuję Sławko. Już po pierwsze to już mówię, trzeci raz zabieram głos. To już jest more than enough. Po drugie myślę, że jesteśmy rzeczywiście u kresu wytrzymałości intelektualnej przede wszystkim, ale również fizycznej. Także pozwólcie Państwo, że jedynie po pierwsze Państwu podziękuję za tą wytrwałość, a po drugie wszyscy sobie dziękujemy, a nie podziękowaliśmy póki co najważniejszej osobie, która od początku do końca nie tylko tego kongresu, ale również wszystkich potrzebnych pracowała intelektualnie, organizacyjnie, koncepcyjnie, przygotowując programy, organizując konferencje regionalne, a mowa to oczywiście o Sławku Wiatru. Także pozwólmy, że na tym zakończymy. Dziękuję bardzo. Premii, stałych dodatków do pensji, ani do emerytury, aktywność, którą prowadzisz od blisko 4 lat. I jak słyszymy, ma jeszcze chęć na kontynuację. Także myślę, że jeżeli jest chęć, to trzeba wspomagać. I pomysł, tak jest. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok, mam nadzieję. Do widzenia.